totalnej porażki! To taki serial. Mamy tutaj też więcej serialów, ponieważ dzisiaj na kole Fortuny losujemy serial, według którego będziemy spędzać cały dzień. Ja pierwszy! Co to jest? Bridgertonowie! Co to jest? Dobra, lecę! Sezonu i nic poza nastką nie przychodzi mi do głowy. Balti góry się na łyco! Zostały mi takie seriale jak właśnie ta Sabrina cała. Czuję, że to dostanę. No, co mówiłem? Co ja mówiłem? Żebyś miał wysłuchane porażki, których chyba bardzo lubisz. A ja będę miała Sabrinę. Ale fajnie. Dobra, proszę państwa, nie znam tego serialu. Jeżeli wylosuję go jeszcze raz, no to nic się nie stanie, a przynajmniej będę miał możliwość wylosowania czegoś, co znam, czyli na przykład Gra o Tron. Nie! O nie! Lotka. Nie! Nie! Stary, to jest jeszcze gorzej niż ci Bridgertonowie. Co to jest? Powrót damskiego świeżego. Błagam. W takim razie wszyscy lecimy obejrzeć po jednym odcinku z naszych seriali, żeby mieć wszystko na świeżo i żeby jak najlepiej znaleźć te takie, wiecie, najbardziej charakterystyczne momenty naszych seriali. Tak ładnie. Mamy Sabrinę w domu! Jesteś totalną Sabriną! Chodź tu zrobić zdjęcie. Yeah. A usta może czerwoną szminką sobie weź. To jest plan. Właśnie jestem po obejrzeniu pierwszego odcinka Lotkary i powiem tak, jestem załamany. Najgorszy serial, jaki widziałem w życiu. Cringe'owe, toxic, wszyscy są tacy toxic, nigdy więcej. To po prostu moim planem będzie, że przebiorę się za główną bohaterkę serialu. Czyli za kogo? I będę dzisiaj toxic, i będę plotkował, i będę robił głupie babskie rzeczy. Okazało się, że moja sukienka, którą mam właśnie na sobie, w sumie pasuje do klimatu całego Stranger Things, dlatego też zostaję w niej. Zakładamy tego trampki i lecimy na pierwszą aktywność. Wyspa totalnej porażki opiera się na różnych zadaniach w terenie. Nawala deszczem, otworzyłem drzwi na parę chwil, już napadało do środka. Mam parę kartek papieru, mam jeszcze, moi mili, przesiwo. I tak naprawdę to jest wszystko, co mam, biorąc do lasu. Widzimy się na miejscu. Gdzie jestem? Śmiałem być na obozie. Halo? Halo? Gdzie są wszyscy? Dobrze siedzę? Nie, trzeba inaczej. Dzień dobry, nazywam się Duncan. Bardzo zdziwiłem się, kiedy tutaj przyjechałem, bo spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Nagle okazało się, że robimy jakieś pieprzone reality show. Czekajcie, sekundę. Halo? Co? Wejść głębiej w las. No dobra. Dostałem telefon i zadanie od jakiegoś typa, który powiedział, że muszę iść głębiej w las. Hey girl! Mua. Jaki kolor wybieramy na oczy, może fitujący do tego, co? Myślę, że niebieski bardzo ci będzie pasować. Chodź do lusterka. Lecimy! No jest pięknie. Ej, ale podoba mi się, bo mogę na przykład podejść do pszenka. Co za męga! XOXO! Nagrywaj mnie, halo, tu jestem. Lecimy teraz szybko na kawkę, co? A jaką kawkę weźmiesz? Frappuccino? Jaką? Pumpkin spice latte. Pumpkin spice latte. Jaką masz furę, Przystyniaku? Nie mam żadnej, jedziemy twoją. Serio, nie masz furę? Wiesz co, Przemek, może przejedziemy się twoją BM-ką. Dojechaliśmy pod sklepy i idziemy teraz po krótkofalówki, ponieważ to był jeden ze stałych elementów w serialu. No i założyłam jeszcze plecaczek, który będę chodziła przez cały dzień. Dobra, mamy nie motorówki, tylko mamy te krótkofalówki. Wezmę czerwone. Dzień dobry, mam pytanie, są tu gofry? O, to poproszę gofra z cukrem pudrem. Stranger Things, tylko nastka, czyli główna bohaterka serialu, jadła gofry. No i chyba jest to jakiś taki najbardziej charakterystyczny posiłek z całego jakby serialu, dlatego też właśnie przyszłam na gofra. Uwaga, testing. Pierwszy gryz najważniejszy. 5 na 10, bąbelkowe są lepsze. Dobra, idę idę. Telefon dzwoni. Halo? Szałas?
Halo. Bardzo zdziwiłem się, jak głos słuchawki zadzwonił. I chcę, żebym zrobił szałas. Znalazłem fajne miejsce, prawie się wywaliłem i skręciłem kostkę. Jesteście cali? Głos powiedział też, że mam krzesiwo i prawdopodobnie kolejne zadanie będzie z tym związane. Nie wiem, jak mi się to uda to wszystko zrobić, bo pada. Pierwsza część robienia szałasu gotowa. To wygląda jak w ogóle jakaś jama pustelnika. Patrzcie, idziecie sobie przez las. Idziecie i nagle patrzycie, co jest grane. Siemano, to? Nic, schronienie sobie robię tylko. Czaicie, że taka sytuacja by była? Przerąbane. Przeteleportowaliśmy się szybko do salonu gier. Ja powiem wam szczerze, że nie oglądałam na tyle Stranger Things, by widzieć te sceny w salonie gier, ale podobno tak było w serialu i bohaterowie Stranger Things właśnie grali w salonie gier w różne gierki. Cześć Fausty, girl. Czy mogę pożyczyć od ciebie staniczek? Staniczek ode mnie? Tak. Możesz. Thanks, a powiedz mi jeszcze, czy ty dalej chodzisz z tym piłkarzykiem? Chodzę dalej z tym piłkarzykiem i ma na imię Kuba. Oh my god, on jest taki sexy. To jest mój chłopak. Nawet sobie swojego. Albo... Niech kociaki zawalczą o tygryska. Bye, girl, bitch. Tak daleko to jeszcze chyba nigdy nie zaszło. Jak wygląda? Moja psi Hania nie mogła ze mną pójść na kawkę, więc zabrałam swoją drugą podopieczną. Mogę stać tak blisko ciebie, czy muszę odejść na dwa metry trochę, do tyłu? Trochę, na chwilkę tylko. Niestety nie miała ładniejszych ciuchów, trochę siara będzie z nią wyjść na miasto. Ale większa siara byłaby, jakby mnie ktoś zobaczył, że jestem sama na kawie, więc... Yes, chodź, good girl! Jezus! Weź mnie przenieś, bo tu kałuża. Halo, proszę pana! Wszystko trzeba mówić. O nie, to dla psa. Tutaj ja z przodu siadam. Jest. Nie wiem od jak dawna tutaj jestem. Zaczyna smakować mi mój własny mocz. Uderzyłem się mocno w palec i zaczął puchnąć. Wydzielinę, która z niego wyszła, zacząłem wyciskać i rozpala się ogień. Czy widzicie, gdzie jest mój szałas? Jest prawie niewidoczny. Możemy sobie tutaj wejść i wiecie, co jest najlepsze? Nie pada nic na mnie. Dzwoni telefon, poczekajcie. Halo? Pierwsze zadanie zaliczone? Super. Nie. Dostałem następne zadanie. Mamy rozpalić ogień. Oczywiście pada deszcz. Jesteśmy też w lesie, co jest niebezpieczne. Dlatego jedyne, co mamy zrobić z tym ogniem, to spróbować go rozniecić z kartek krzesiwem. Przy okazji jeden dzień kąpielowy z głowy. Nudne, łatwe. Nie, no jestem beznadziejna w tą gierkę. Aha, ja muszę wszystkich zabić. To zmienia po... Sławię, jak jestem. Skoro Sabrina to serial o czarownicy, uznałam, że opowiem o swoich kamieniach. Mam nadzieję, że was to zaciekawi. Mnie to naprawdę ciekawi. Tutaj, słuchajcie, jest karneon. To jest kamień pewności siebie i zawsze go miałam w kieszeni na twoje 5 minut przed każdym wyjściem na ocenianie. Co to jest? Czy to jest sól? Tak, to jest sól. Tu mam na przykład agat mszysty. Czajcie, że kryształy, kamienie mają też fizyczne właściwości dla nas? To jest niesamowite. Jak ludzie mogą nie wierzyć w kamienie? Nie rozumiem. Tworzy śluz przy suchym kaszlu, pobudza przepływ limfy, aż mi się ślina zebrała. Stosowany przy infekcjach płuc, dróg oddechowych, zapaleniu zatok, poprawia trawienie. Wiedziałeś, Przemek, takie rzeczy? Te kamienie są jakieś dobre na trawienie, może je trzeba jeść. Albo lizać ten sól. O, i mam tu jeszcze ostatni kamień, jest to selenit. Selenit wzmocni twoją intuicję oraz będzie dodawał jasności snom i wizjom. A wiecie, co mi się dzisiaj śniło? Że Bartek mnie zdradził. Ale jak czytałam sennik, to się okazuje, że sen o zdradzie wróży dobrze. Ogólnie super kamień. Mam śmieszny żart, super śmieszny żart i myślę, że się zaśmiejesz z niego. Kryształ górski i selenit to kryształy oczyszczające, więc jeżeli potrzebujecie, żeby ktoś wam wyszorował kafelki, to... Rozumiesz? Oczyszczający. Oj, kamieniary. Oceńcie, kochani, śmieszność tego żartu w skali od 0 do 5 w komentarzu poniżej. Tu jest krzesiwo, słuchajcie. Znalazłem też dezodorant. Może on będzie łatwopalny. Tak! Teraz widzę, ile tu jest robactwa w tej ściółce. Tak, 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 tak! Trochę ognia było. Ciekawe, czy się to nagrywa, bo ja nie wiem. Dawaj, do środy! Tak, udało mi się rozniecić ogień. Jestem bardzo dumny z mojego krzesiwa, mojego dezodorantu i ze swoich skilli. Tak, 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 jest! Zrobiłem ogień! O, telefon mi dzwoni. Halo? Gdzie? Na drzewo? Głos z telefonu kazał mi teraz wejść na drzewo i naprawdę się tego obawiam, ponieważ dużo drzew jest tutaj spróchniałych. Nie chcę się wywalić. Teraz mam wejść na drzewo, ale patrz jeszcze, co się dzieje. Przez to, że rozpaliłem ogień, zrobiło się ciepło, zaczęły parować liście. Szałas mi paruje.
lecimy na fryzurę, kochani. Ludzie się kapią na mnie, nie mogę. Yes! Shopping! Robimy chyba klasyczek, co? Ikona. Ikona! Ikona. Uwaga, proszę Państwa, jesteście gotowi, kochani? Ja muszę to zrobić. Nie, musicie zostawić łapeczkę w górę, wtedy to zrobię. Już zostawili. No to czas na ikoniczny moment. Stara promocja! Hej, jak wam się podobała moja fryzura nowa? Wiem sobie też kapelusz i ma tutaj taki łańcuch z Louis Vuitton. I wyglądam teraz fabulous, co nie? Spróbuję powiedzieć, że brzydko wygląda, czy zamorduję, no po? Wyglądasz wspaniale, jak zawsze Blair. Yes. Ale zapomniałaś jednej rzeczy, która była bardzo istotna dla Blair. Wow. Thanks, ojejku. Strasznie mi się nie podoba. Dobra, idziemy dalej. Dobra, gdzie lecimy teraz, girl? Gdzie mnie zabierasz? Koniecznie musisz tak wypić kawę w fancy miejscu. Zaraz napiszę na blogu swoim, gdzie idziemy. Ale koniecznie musisz nagrać dźwięk. O nie, zablokowałam się teraz. Kochani, witam w mojej pracowni chemicznej, znaczy alchemicznej. Będę zdejmowała klątwę, która została na mnie rzucona. Mam tutaj zmielone oczywiście kości moich wrogów. Mam również krew nietoperzy, trochę sobie odlałam, bo jest naprawdę przepyszna. Yummy. Wow, ej, zadziałało! Ależ zrobiłam! Jeszcze chcę! Jeżeli się pieni, to znaczy, że zaklęcie powinno zadziałać. Następnie sprawdzam jajkiem. Naprawdę tak robili w serialu. Ej, to nadal się pieni! What the... I to... Ej, to fajniej! Ale jestem wiedźmą. Opaska ci zjechała na nos. Czy nie zauważy? Po co jest ta opaska? Po to, żeby nie spadały włosy na łeb? No to daj sobie ją na... O, zróbmy tak może, o. Tak? Może nie. Taki? Tak, bo eksponujemy twoje gęste włosy. Taki, to lecimy. Słuchajcie, kochani, zajechaliśmy zatankować moje auto, ale Blair nie... 95, 98, 95. Ale zamknij drzwi, co? Bo będzie mi tu śmierdziało w benzyną przecież. To złe na cerę jest, opary benzynowe. No. A ty na ty wyjdziesz zapłacić, nie? Tak. Oczywiście sługa płaci. Yes. Dobra, jednak nie jest zły ten serial, powiem ci. Jednak polubię ten serial. Jednak ten serial polubię chyba, no. Słuchajcie, musimy znaleźć drzewo, na które naprawdę fajnie będzie dało radę wejść. W międzyczasie chciałbym was zaprosić na mojego Instagramka, dlatego że to właśnie tam prosiłem was o zadania, które teraz robię. Więc jeśli chcecie być częścią odcinków, to wbijajcie na Instagramka. Nie wiem, gdzie mam szałas. Czy ja już zgubiłem mój szałas? W ogóle czajcie to, że przez chwilę przeszło mi przez myśl, żeby się poddać. Wiecie, kto się poddawał? Przegrani. Czy ja jestem przegranym? Bitch? Nie, nie jestem. Jestem wygrany. Dlatego ja wespnę się na drzewo. Nawet jakbym miał spaść i sobie głupi ryj rozwalić. Złamała się gałąź. Oparłem się na drzewo i mam ręce w jakiejś mazi udupione. Fuj. Jakieś purchle takie paskudne. Ale paskudny grzyb. Zbliżamy się do kawiarni. Trzeba się wypiędrzyć. Chciałem się przyjrzeć w szybie w hotelu, ale się drzwi otworzyły. Jezus, jak paskudnie wyglądam. Jestem taka piękna. Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowościowy. Czy biegnę tak, żeby się nie zmoczyć? A! A! Nie! Poboczyło mi dupę? Cześć. Nie patrzą na mnie. Idźmy stąd, znaczy usiądźmy. Ale to usiądź tam, będę się cisnęła tam. Nie no, ja się chodzę. Ja pierwsza siadam. To bolało. Co to wiem, że wsadziłem tam słuchawki i kluczyki od samego. Blair, obgadaj mojego ziomala, bo tam siedzi i popija sobie jakąś lampkę tam. To jest Hubert, to jest mój kolega, naprawdę. To jest Hubert? Ja z nim świrowałam wczoraj na imprezie. No nie. Hubert, kto to jest? Kto to jest? Flirtowaliśmy wczoraj na imprezie, kto to jest? Sorry, to jednak nie ten gość. Wydawało mi się tylko. Nie dość, że zepsuła mu randkę, to jeszcze wyeksponuję trochę. Niech wie, co stracił. Dobrze widać? Dobra, kochana, ty, bo ja oczywiście ja decyduję, więc ty zjesz sobie śniadanie Charlotte. Tak, oczywiście, że zjem. A ja zjem sobie jedzenie, które zamówił Bartek na odcinku. Ten Bartek, nie wiecie, który ten Bartek, ten seksiak taki. I wziął to na odcinku. Losujemy, jaką kuchnię jemy przez cały dzień, więc wbijajcie tutaj. Dobra, przyszło nasze śniadanko. Wiem, że to dla ciebie miało być, ale ja pierwsza spróbuję, okej? Okay? Chcesz, kochane, jeszcze czekoladki? Chcę. Możesz wziąć gryzaj, ale jednego tylko. I, a to nie jest bardzo jakoś kaloryczne? Nie. Mhm. To ma minus 100 kalorii. No
skandal. Piszę na Gossip Girl. Nie. Być, bo nie będziesz moją przyjaciółką. A tak serio, to Hania mnie zabije za to. Jak to się je? Tak się? Nie, musisz to kroić. A, pokażesz mi? Mhm. Mam nowe poznaczki zrobione i boję się, że pławę. Widać, że się najadłam? A, telefon. Nie, to weź mi telefon, no nie mam ręki przecież. Fajny dzień. Ej, a weź powstrzymaj mi to. Let's go. Idziemy na floating, na taki basen, w którym moje ciało będzie się unosiło na wodzie. To jest chyba, wydaje mi się, że po prostu basen o dużym stężeniu soli. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie w komentarzach. To wygląda w ten sposób. Takiej względnie niewielkiej ilości wody znajduje się w piątkowym soli Epson. Sam zabieg polega na tym, żeby kompletnie się odwodnicować, poczuć się niemalże w stanie ważkości w kosmosie. Ta sama po 10 minutach leżenia w takiej wodzie przestaje na skórze odczuwać różnicę pomiędzy wodą a powierzchnią. Ta granica wody na skórze wow. To jest zanika, więc to jest naprawdę jeszcze bardziej potęguje to uczucie samej ważkości tego unoszenia się do prostu w przestrzeni. Mm-hmm. Tak jak czytałam, w regulaminie trzeba wziąć dokładny prysznic przed, ja też złamałam makijaż. Także szybki prysznic i najbardziej wyczekiwany moment, czyli wchodzenie do wody. Okej, ja już czuję wyporność tego. Swoje tam, coś tam. Coś robiła w ten sposób w serialu. Ale sobie to jest przyjemnie. Polecam. Idę chillować. Tak to wygląda w środku i chcę wam pokazać, jak to wygląda w zgaszonym oświetleniu. Widzicie? Gwiazdę na niebie. Myślę, że to drzewo jest odpowiednim drzewem. Spróbujmy wejść. Wszedłem na drzewo. Zadanie zaliczone. Ej, słuchajcie, telefon mi dzwoni. Halo? Naprawdę muszę to robić? Siema! Wow. Zadanie zakończone. Słuchajcie, jak byłem na górze, to dostałem telefon. Głos z telefonu kazał mi chodzić po lesie boso przez 10 minut. Cyk. Jest bardzo miękko, szczerze powiedziawszy. Czekam aż stanę na jakiegoś miękkiego grzyba. Ale to jest miętko. Cały czas myślę o robakach. Nie lubię tego gówna. Czuję się jak Wojciech Sejrowski. Proszę Państwa, las. Dlaczego? Proszę Państwa, las. Las jest świetnym miejscem, proszę Państwa, ponieważ... Teraz budujemy wieżowce. Ała, 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 robak. Budujemy wieżowce po to, żeby jak najbardziej oddalić się od ziemi. Chodzimy w butach po to, żeby nie czuć kontaktu z ziemią. Przez to mamy gorsze połączenie z naturą i może też przez to często czujemy się gorzej. Czy mi to oceniać? Nie wiem. Ja lubię wygody świata współczesnego. Postoję sobie tutaj do końca mojego czasu i postaram się pomedytować, po prostu poczuć taką energię ziemi. Nie wiem, nie znam się na tym. Improwizuję. Kochani, jesteśmy właśnie w amerykańskiej restauracji, bo dziewczyny podpowiedziały mi, że Sabrina często ze znajomymi chodziła do takiego baru jakby przydrożnego. Oni tam często właśnie zamawiali szejki truskawkowe czy jakieś inne. Posłuchałam się dziewczyn i po prostu poszłam na szejka. Z Przemkiem nie zauważyliśmy, że jest happy hour i zamówiliśmy tyle napojów i się okazało, że wszystko przyszło nam podwójnie. Mamy szejki truskawkowe, więc z Przemkiem możemy zrobić wspólny test. Zdrówko. Opa, nie, no dobry jest. A i Sabrina ma dobry gust. Koniec, słuchajcie. Taki moment, w którym najbardziej się wychillowałam, to był już moment pod koniec. To było tak dziwne uczucie, że zamknęłam oczy i faktycznie moja temperatura ciała dostosowała się do temperatury wody, przez co faktycznie w ogóle nie było czuć tego, że się w ogóle jest w wodzie. Mega fajne doświadczenie. Ciekawa jestem, jak to wyglądało w serialu, muszę koniecznie obejrzeć, ale w ogóle całe moje ciało jest pokryte teraz taką solą. Więc spłuczę się i wracamy do domu, ale czuję się teraz taka... Splaczałaś. Znalazłem takie coś, żeby chociaż trochę pomóc środowisku, to zabieram to ze sobą do mojej siatki i jeśli spotkam jakiekolwiek śmieci w trakcie mojej podróży, to będę starał się je zbierać. Nie wiem, ile czasu już spędziłem w lesie, ale mam teraz zebrać wszystkie swoje rzeczy. No i zasadą w lesie jest, że nieważne, gdzie by się nie zrobiło obozowiska, to bardzo ważnym jest to, żeby opuszczając je, zostawić tu wszystko w takim samym stanie, w jakim zastaliśmy to miejsce. No i dobra, nie ma śladu po naszym szałasie. Moją następną przygodą jest zgubić się, a przy okazji, po drodze, próbować znaleźć coś do picia i do jedzenia. Ej, obczajcie to. Jest wyryte, no centralnie jakby tutaj coś ryło. Mhm, dziki. Spotkałem ślad dzikiego zwierzęcia. Trochę się, szczerze powiedziawszy, przestraszyłem. Nie jestem przyzwyczajony do widoku takich rzeczy i teraz zaczynam się obawiać, że może mnie coś dzisiaj pożreć. Pożegnałem się już z życiem.
Ej, a myślicie, że dlatego ryj się nazywa ryj, że się nim ryje? Hmm. Dobra, girl, chodź, tutaj coś odniemy. Mogę tu, czy jeszcze niżej muszę? Wiesz co? Nie, no możesz. Ja wtedy jej mówię. No. Mówię jej tak, słuchaj. Ty babo. Blair, one się ciebie boją. Każdy się ciebie boi w tym mieście. Tamte to szczególnie. Szybciej tam, maszerować. Kto w tym sezonie zezwolił na takie spodenki? Akurat skarbie, ty nie powinnaś zwracać uwagę na styl, bo się ubrałaś dzisiaj jak babcia na ogródek działkowy. I tamte kwiatki podlej. Tak, do góry patrzymy. Wciągamy brzuszek. Wysyłam do Gossip Girl. Yes! To jestem ja? Serio, chyba ściągam te obtosy. I co, będziesz szedł na posaga? Tak. Topki. Je umyjesz, jak wrócimy. Ale normalnie czuję połączenie z naturą, tak na bosaka chodzić po asfalcie. I też mogę hamować szybciej. Widziałaś, jak zahamowała? Cześć, to jaki? Jezu. Cześć. Siema. On powiedział mi. Zgubiłem się. Nie wiem, gdzie jestem. Schodzimy tu. I rzeka jest. Pająki, nie lubię pająki. Poczekajcie, dzwoni telefon. Halo? No, tak właśnie myślałem. Dostałem telefon mówiący mi, że mam się przeprawić przez tę rzekę. Bardziej kałużę niż rzekę, bym powiedział, ale przeprawię się. O nie! O Jezus Maria, ale się wywaliłem. Dzień dobry. Tak, coś mnie podkusiło i dokładnie. Pani zobaczy na buty. A no i pani ma kalosze, bardzo dobrze. Patrzcie na to. Wykonałem zadanie przedostatnie, czyli przeprawienie się przez rzekę, ale kosztem niestety moich butów i skarpet. Mały wodospadzik! Co? Śmierdzi ta woda. Ja mam wrażenie, że dzisiaj wszystko jest przeciwko mnie. To samo. Jezus. Dobra, bardzo ostrożnie, żeby nie spaść. Czy żółty szlak jest? Może panowie będą wiedzieć. Się podpytam, bo nie, wstydzę się. Kocham las, kocham się tak zgubić. Mam ochotę zjeść te liście. Tu jest żółty szlak, byczuniu. Nie obawiaj się, dobrze idziemy. Idziemy tam, na przestrzał. Tak, tu woda. Niepitna, bo śmierci skończyłem, bo sprawdzałem. Nie pij tego, bo zatrujesz się. To drzewo przywalone. I trudno, i se leży, to zostaw. No po co ruszać, no leży, to leży. Ludzie idą, teraz muszę się trochę uspokoić. Dobra, będę udawał, że fotografuję przyrodę. O cholera. Stryk, stryk. Patrzcie. Cywilizacja. Halo? Tak. Yes! Wygrałem wyspę totalnie. Oczywiście wszystko było udawane. Telefony i tak dalej, no jest to oczywiste. Ale prawdą jest to, że się serio zgubiłem. Wszystkie zadania też były prawdą. Ale bardzo się cieszę, że udało mi się to zrobić. Dzwonimy do Natalki. Mama chciała się mnie pozbyć, ale nie udało jej się. Co tam, Bartosz? Cześć, przyjedziesz po mnie? Natalia! Co? Ten super przystojniak Bartek Kubicki napisał na swoim blogu, że ugrzązł w lesie. Jedziemy po niego. Ale jak coś, to przypadkowo tam zajechałeś mnie, okej? Okay? Ale ja zrobię zdjęcia i wyślę na Gossip Girl, żeby wszyscy wiedzieli, jaka jesteś wspaniała. Dobra, kochani, dojeżdżamy. Przyjechałeś po mnie. Bartek, czy to ty? Cześć. Bartek Kubicki? A co ty tu robisz? O nie, on jest jakimś... Co ty tu robisz, Bartek? O nie. Cześć! O nie! Cześć! O nie! Przyjechaliśmy akurat tutaj bokiem, bo potrzebowaliśmy zajechać po kawę do lasu. I nagle patrzymy, a ty stoisz tu, co jest? Robiłaś zdjęcie? Tak, już poszła na Gossip Girl. Naprawdę? Ej, chłopie, wiesz, że się... Znaczy, babo, wiesz, że się zgubiłem w lesie. Ej, ale ty nie wchodzisz w tych butach, kochany, do mojego auta. A Nati, zrobiłaś zdjęcie na pewno, że robimy dobry uczynek? Dobra. Gdzie ja mogę wsiąść? Gdzieś tu otwórz sobie drzwi, co ja będę ci otwierała. A, dobra. Tu prawo. Jak ty się odzywasz do szofera? Na wyspie totalnej porażki nie przetrwałabyś ani jednego dnia. Dobra, zatrzymuj się, Benek, wyrzucamy go, wróci na chatę. Jajajaj, Nati, kamik mi wpadł. Nie ruszaj się. Jeśli to mi stanie na głowę i wyleje się, przysięgam, Bartek, że cię zabiję. Ale taką BMO to sama bym się przyjechała. Ja też, ale nie mówmy tego, nie. Tak, nie mówmy tylko. To będzie nasza tajemnica. Exo, exo, Gossip Girl. Exo, exo! To ty tak bekłaś? Nie. O! Labi, przyszedł ten przystojny. Cześć, Jody. Cześć. Cześć, jestem... Jak się nazywasz? Blair jestem. Hej, miło poznać. On jest mój! On jest mój! On jest mój! Nie, niezawłosny! Masz perukę!
córkę. Właśnie wróciłem z lasu i trafiłem do jeszcze większego bydła. Mam nadzieję, że któryś z tych dwóch odpadnie wieczorem przy ognisku. Dobra. Box! Masz, schowaj. Halo. Ej, box! Działa! Stop! Ale jaja. A przekmin, że zostawiasz coś takiego w pokoju Patryka koło głowy i kiedy nagrywamy na dole i czekamy na niego, to tylko mówimy: Patryk! Na dół! Jesteś genialna. Dzięki, wiem. Po tej całej akcji z ratowaniem Duncana strasznie się zestresowałam. Mam strasznie brudne stópki, więc... Nati! Tak? Szykuj kąpiel stópkową! O, oh, jest! Ty wachluj, a ty na ty no, stróbki. Myj tam. Łaskoczy strasznie. Potrzebujesz szczotki jakieś ryżowe, żeby to wyczyścić. Ale mam peeling, kochana. Trzymaj nogi w tej wodzie. Co to? To jest barwnik, ale nie barwi mu. Barwnik! Chciała, żebym miał czerwone giry? Raz, raz, odbiór, proszę państwa. Mamy do pogadania, więc zapraszam za minutę na taras. Kochany, siadaj obok nas, bo musimy troszeczkę poplotkować. Zapodam wam jedną bardzo niefajną plotę. Wyciągnąłem 4 kleszcze z siebie. Nie wiem jak wam, mi się ten dzień bardzo podobał, bo mogę sobie się rządzić. Ej! Nam się bardzo podobało, a jeżeli wam się podobało, a jeżeli wam się podobało, zostawiajcie łapeczki w górę. Piszcie w komentarzach, czy chcecie drugą taką część. No i do zobaczenia jutro po 17. Subskrybujcie kanał Gen Z. Ona na stopach Bartka pojawia się napis. O Jezu. Subskrybuj, który musicie kliknąć. Oh yeah. Widzowie, kończymy ten odcinek. Idziemy, idziemy. Kończymy, bo już nie chcę się siedzieć z tymi lamusami tutaj. Aaaa! 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 Aaaa!